Ta wojna jest pierwszą wojną kosmiczną. Zasoby kosmiczne odegrały decydującą rolę. Chociaż chciałbym móc powiedzieć, że Ameryka zawsze będzie przy tobie, nie mogę ci radzić, byś zakładał, że to prawda. Radziłbym raczej stworzyć własne zdolności kosmiczne. To właśnie tam rozegra się następna wojna. Tym, czym siły powietrzne były dla II wojny światowej, siły kosmiczne będą dla każdego przyszłego konwencjonalnego konfliktu na dużą skalę między czystymi mocarstwami. I wierzę, że jeżeli zrobimy właściwe rzeczy, rosyjska inwazja może zostać odparta. W przeciwnym wypadku to się nie wydarzy, co będzie miało złe konsekwencje. Hello everyone, my name is Marek Stefan. Witam wszystkich, nazywam się Marek Stefan, jestem zastępcą redaktora naczelnego w magazynie Układ Sił. Dziś mam wielką przyjemność rozmawiać z doktorem Robertem Zubrinem, amerykańskim inżynierem, wynalazcą, naukowcem, orędownikiem eksploracji Marsa, autorem i założycielem Stowarzyszenia Marsjańskiego. Witam serdecznie. Witam. Dziękuję za zaproszenie na dzisiejszy wywiad. Oczywiście chcemy dzisiaj rozmawiać o kosmosie, ale zacznę od pytania o wojnę na Ukrainie. Ponieważ my szczególnie w Polsce, w Europie skupiamy się bardzo na tym konflikcie i na tym, co widzimy od samego początku rosyjskiej inwazji. Że technologia kosmiczna ma ogromny wpływ na to, co Ukraina i Rosja mogą zrobić na polach bitew. Czy mógłby nam pan coś powiedzieć o obecnym wpływie technologii kosmicznej na przebieg tego konfliktu? Ponieważ jesteśmy świadkami niewątpliwie rewolucji w sprawach wojskowych, a ta rewolucja jest głęboko związana z tym, jaki wpływ ma przestrzeń kosmiczna na pole bitwy i na samą wojnę. Revolution in military affairs, and this revolution is deeply involved in how the space have an influence on the battlefield and the wars. Yes, certainly. So first I will address your question directly in terms of. Tak, oczywiście. Na początku odpowiem na pytanie dotyczące bezpośredniego wpływu technologii kosmicznej na ten konflikt, ale potem chciałbym porozmawiać o kosmosie w szerszym kontekście w odniesieniu do zagrożenia wojną, równowagi strategicznej i tak dalej. So first of all, to address it directly, this war is the first space war. Po pierwsze, aby odnieść się do tego bezpośrednio, ta wojna jest pierwszą wojną kosmiczną. Zasoby kosmiczne odegrały decydującą rolę. Stany Zjednoczone używały satelitów zwiadowczych w Wietnamie, a nawet GPS w wojnie w Iraku. Ale nigdy nie były to kluczowe elementy konfliktów. To były dodatki. Pokonalibyśmy Saddama Husajna bez GPS. Nie miało to większego znaczenia. Ale w tej wojnie Ukraina walczy z Rosją dzięki przewadze kosmicznej, zapewnionej przez Amerykanów. Używa komunikacji opartej na przestrzeni kosmicznej. To zwiad kosmiczny, systemy nawigacji kosmicznej pozwalające na precyzyjne naprowadzanie amunicji. So they've been using space-based communications, space-based reconnaissance, space-based navigation systems allowing precision-guided munitions. So you know, when they sunk the battleship, the Moskva. Kiedy zatopili pancernik Moskwa, zrobili to za pomocą dwóch pocisków. Nie wystrzelili 50 pocisków, by dwa z nich trafiły. Nie, wystrzelili dwa pociski i oba trafiły, ponieważ były to pociski naprowadzane na GPS i w ten sposób zatopili okręt. Ukraińcy dokonali dużej innowacji w naziemnej wojnie powietrznej, wprowadzając bezzałogowy statek powietrzny, mały samolot jako główny system uzbrojenia, coś tak znaczącego jak powiedzmy artyleria pod względem roli na polu bitwy. To główna broń. Zdolność tych maszyn do trafienia w cokolwiek zależy od komunikacji kosmicznej i systemów naprowadzania. Tak więc Ukraina ma przewagę liczebną 4:1. Rosjanie mają czterokrotnie większą masę, czterokrotnie większą artylerię, czterokrotnie większą liczbę czołgów, czterokrotnie większą liczbę ludzi. Ukraina ma przewagę w przestrzeni. So Ukraine nevertheless is outnumbered 4-1.
So the Russians have four times the mass, they've got four times the artillery, four times the tanks, four times the men. Ukraine has space superiority, and between those two. Między tymi dwoma czynnikami wojna wydaje się być przynajmniej w tej chwili mniej więcej równa. Jest to oczywiste, że w każdym przyszłym konflikcie między bardziej dopasowanymi przeciwnikami przewaga kosmiczna absolutnie zdecydowałaby o wojnie. Kropka. Jeśli jedna ze stron dysponuje rozpoznaniem kosmicznym, precyzyjną amunicją kierowaną, a druga nie, to strona, która je posiada, wygrywa. W tej chwili amerykańskie wojsko przygląda się temu. Jestem całkiem przekonany, że chińska armia przygląda się temu także i rozumie, że to tutaj będzie toczyć się następna wojna. Tym, czym dla II wojny światowej były siły powietrzne, tym dla przyszłych konwencjonalnych konfliktów na dużą skalę między czystymi mocarstwami będą siły kosmiczne. This is where the next war is going to be fought. What air power was to World War II, space power will be to any future large-scale conventional conflict between peer powers. Więc to dlatego jesteś zwolennikiem amerykańskiej przewagi kosmicznej. Absolutely. But also Zdecydowanie, ale muszę też powiedzieć, a właściwie wygłosiłem już przemówienia na Ukrainie w 2018 roku i w Polsce w 2020, w których poruszyłem te kwestie, że chociaż chciałbym móc powiedzieć, że Ameryka zawsze będzie przy was, nie mogę wam radzić, abyście zakładali, że to prawda. Radziłbym raczej stworzyć własne zdolności kosmiczne, ponieważ mieszkacie w złym sąsiedztwie i musicie być gotowi do obrony. You live in a bad neighborhood, a tough neighborhood here, okay? And you got to be prepared to protect yourself. And you can't make your security dependent upon the way the winds blow in American politics. Nie można uzależniać swojego bezpieczeństwa od tego, jak wieją wiatry w amerykańskiej polityce. Dlatego uważam, że dla Polski bardzo ważne jest rozwijanie własnego, pełnego spektrum zdolności kosmicznych, w tym systemów wynoszenia, systemów statków kosmicznych i tym podobnych. I jest to jeden z powodów, dla których oprócz rozwijania faktycznych wojskowych systemów kosmicznych tego typu, Polska powinna również brać udział w eksploracji kosmosu, ponieważ jest to bardzo ważny sposób rozwijania talentów i technologii, które umożliwią powstanie następnej generacji wojskowych systemów i tego typu rzeczy. Teraz jest jeszcze jeden aspekt, który brzmi: musimy poradzić sobie z sytuacją, którą mamy obecnie. Wierzę, że jeżeli zrobimy właściwe rzeczy, rosyjska inwazja może zostać odparta. W przeciwnym wypadku to się nie wydarzy, co będzie miało złe konsekwencje. Ale zagrożenie wojną będzie trwało tak długo, jak długo będą tyrani. Tyrani potrzebują wojny. Jest ona uzasadnieniem tyranii. Jest usprawiedliwieniem dla rządów, które mogą tłumić wszelki sprzeciw i rozbieżności. The threat of invasion, the threat of war is going to persist as long as there are tyrants, because tyrants need war. They need war, because war is the justification for tyranny. It is the justification for governments that can suppress all dissent and divergence, okay, and so forth, right? Because we have to be united, because it's war. And there's going to have to be war all the time. Why? Tyranie mówią: musimy być zjednoczeni, ponieważ jest wojna. Dlaczego? Ponieważ zasoby są ograniczone i albo my je dostaniemy, albo oni. A jeśli masz taki punkt widzenia, jeśli zawsze musi być wojna, to tyrani dostają przepustkę. Są więc ludźmi, którzy naprawdę chcą wojny. Jak więc obalić koncepcję ograniczonych zasobów? Otwierając przestrzeń kosmiczną. Wysłanie ludzi na Marsa nie rozstrzygnie tej wojny. Ta wojna będzie musiała zostać rozstrzygnięta teraz. Ale jeśli nie uda nam się podważyć tezy, że zasoby dostępne dla ludzkości są ograniczone, czekają nas kolejne konflikty. Dlatego uważam, że otwarcie kosmosu na ludzkie osadnictwo jest niezbędne. But unless we can undermine this thesis that the resources available to humanity are limited, we're going to face another war and another war and another war. Sooner or later our luck will run out. So this is why I believe that opening the cosmos to human settlement is essential for is the recipe of przepis na pokój. For peace. It is the recipe for peace. Yes. To jest przepis na pokój, tak. To jeden z podstawowych składników. Nie jest to jedyna rzecz, ale jest to rzecz niezbędna. Okay. It's not the only thing.
but it's an essential thing. But I have some doubts because, you know, it's very similar situation now like in 15th century when, you know, in Europe, the states, the kingdoms decided to Mam jednak pewne wątpliwości, ponieważ sytuacja jest, obecna sytuacja jest bardzo podobna do tej z XV wieku, kiedy w Europie państwa, królestwa zdecydowały się na rozpoczęcie tak zwanych odkryć geograficznych. Tak więc w przeszłości mieliśmy również do czynienia z bardzo brutalną konkurencją między państwami, która koncentrowała się na zasobach. Mam więc pewne obawy i troskę o następny wyścig między państwami, tym razem w kosmosie, ponieważ na Marsie, na Księżycu mamy ważne, pewne zasoby. Państwa supermocarstwa chcą zdobyć te zasoby i rywalizują ze sobą, często bardzo brutalnie. Czy powinniśmy więc oczekiwać, że otwarcie przestrzeni kosmicznej będzie receptą na pokój na Ziemi? Bo być może wręcz odwrotnie, otworzy to kolejny rozdział bardzo brutalnej rywalizacji, zwłaszcza między supermocarstwami. Or maybe it could open the another chapter of very brutal competition between the, especially between the superpowers. I take the former point of view. Okay, first of all, with respect to the. Ja przyjmuję ten pierwszy punkt widzenia. Po pierwsze, jeżeli chodzi o kwestię konfliktu między państwami europejskimi, powiedzmy w okresie od XVI do XX wieku, konflikty te nie były spowodowane faktem, że kraje zdobywały kolonie i osiedlały się w Nowym Świecie. Kraje te były już w konflikcie. Anglia i Francja były w ciągłym konflikcie w średniowieczu, przed Kolumbem. W rzeczywistości w Europie było więcej wojen w średniowieczu niż w okresie oświecenia. Wojna 30-letnia w Niemczech z pewnością nie była spowodowana konfliktem o kolonie. To była wojna religijna. Konflikt między Francją a Anglią nie był spowodowany sporem o kolonie w obu Amerykach. Państwa te rywalizowały w obu Amerykach, ponieważ były już w konflikcie w Starym Świecie. For instance, the conflict between France and England was not caused by conflict over colonies in the Americas. They had conflicts in the Americas because they were already in conflict in the old world. But here's the thing. Look. Okay. If we look at the great catastrophes of the 20th century, jeśli spojrzymy na wielkie katastrofy XX wieku, to nie były one spowodowane zmianami klimatu. Nie były spowodowane niedoborem zasobów. Europejczykom żyło się lepiej w XX wieku niż w jakimkolwiek poprzednim stuleciu. W 1914 roku żyło im się znacznie lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Co tak naprawdę spowodowało wojny światowe? Sądzę, że była to koncepcja, że dla wszystkich nie starczy. W 1912 roku Friedrich von Bernhardi, jeden z głównych intelektualistów niemieckiego sztabu generalnego, napisał książkę zatytułowaną Niemcy i następna wojna. Powiedział w niej, że oto jest Eurazja. Albo zdobędziemy ją my, Niemcy, albo Rosjanie. Prędzej czy później będziemy musieli z nimi walczyć. Czy w takim razie lepiej zrobić to teraz, czy później? Najwyraźniej lepiej teraz, ponieważ możemy zdjąć ich, zanim później się uprzemysłowią. Hitler twierdził, że prawa egzystencji wymagają nieprzerwanego zabijania, aby lepsi mogli żyć. Niemcy potrzebują przestrzeni życiowej i tak dalej. Later Hitler, you know, claims the laws of existence require uninterrupted killing so that the better may live. Germany needs living space. Okay. So forth. This idea that there isn't enough. Ta idea, że nie ma wystarczająco dużo dla wszystkich, tworzy ideę, że wojna jest nieunikniona. A jeśli wierzysz, że wojna jest nieunikniona, daje to podstawę do zaakceptowania tyranii jako co najmniej użytecznej i być może koniecznej. I najwyraźniej jest to uzasadnienie Putina dla jego reżimu, że Rosja musi być silna, ponieważ wojna jest nieunikniona. So we need the silnaya ruka. And so
And I have to tell you, I know for a fact, because I've spoken to them, that there are people in the American national security establishment who believe that war with China is inevitable. Mm-hmm. Why? Because there's 1.4 billion of them, and if they all start driving cars like Westerners, there isn't going to be enough oil in the world. Muszę powiedzieć, wiem to na pewno, ponieważ rozmawiałem z nimi, że są ludzie w amerykańskim establishmencie bezpieczeństwa narodowego, którzy wierzą, że wojna z Chinami jest nieunikniona. Dlaczego? Ponieważ Chińczyków jest 1,4 miliarda. Jeśli wszyscy zaczną jeździć samochodami jak ludzie Zachodu, na świecie zabraknie ropy. I mogę się założyć o ostatniego dolara, że w Pekinie są ludzie, którzy myślą dokładnie tak samo, ale z drugiej strony szachownicy. Jeśli ludzie będą myśleć w ten sposób, dojdzie do trzeciej wojny światowej. To fałszywe założenie, że zasoby są ograniczone. W rzeczywistości zasoby ziemi są nieograniczone, ponieważ nie ma czegoś takiego jak zasoby naturalne. Są tylko naturalne surowce. To ludzka kreatywność, technologia, inwencja definiują, co jest, a co nie jest zasobem. I właśnie dlatego w rzeczywistości wraz ze wzrostem liczby ludności na świecie średni standard życia wzrósł, a nie spadł. Dokładnie odwrotnie niż przewidywał Malthus. Im więcej ludzi, tym więcej wynalazców. Im więcej wynalazców, tym więcej wynalazków. A wynalazki się mówią. Tak więc zasoby ziemi zwiększyły się radykalnie i to właśnie dlatego, że wzrosła populacja. However, that said, it is extremely difficult to try to convince the average person. To powiedziawszy, niezwykle trudno jest przekonać przeciętnego człowieka, że Ziemia ma nieskończone zasoby. To jak próba przekonania analfabety matematycznego, że istnieje nieskończona liczba punktów w odcinku o długości 1 centymetra. To wydaje się niewiarygodne. Odcinek ma 1 centymetr długości i koniec. Nie może mieć nieskończonej liczby punktów. That's incredible. No. There's 1 centimeter long. It cannot have an infinite number of points in it. However, anyone can believe that there's an infinite number of points in a line that goes off infinitely in both directions. Jednak każdy może uwierzyć, że istnieje nieskończona liczba punktów na linii, która biegnie w nieskończoność w obu kierunkach. Przeciętnemu człowiekowi łatwo w to uwierzyć. Pomysł polega więc na tym, że lecąc na Marsa pokazujemy, że żyjemy nie w odcinku o długości 1 centymetra. Pokazujemy, że żyjemy w otwartej linii. I wreszcie jest jeszcze jedna rzecz, a mianowicie, jaka będzie natura marsjańskich cywilizacji. Wierzę, że w przeciwieństwie do większości science fiction, marsjańskie państwa miasta, a wierzę, że państwo miasto będzie formą marsjańskiej polityki, będą wolnymi społeczeństwami, a nie tyraniami. Dlaczego? Jednym z bardzo prostych powodów jest to, że nikt nie wyemigrowałby do tyranii. Tak więc, podczas gdy pozaziemska tyrania jest częstym tematem w opowieściach science fiction i tworzy świetne filmy, pozaziemska tyrania umarłaby na winorośli. One very simple reason is no one would emigrate to a tyranny. So while the extraterrestrial tyranny is a common theme in science fiction stories and it makes great movies, the revolution against the tyrants, you're off to the races right there, right? But an extraterrestrial tyranny would die on the vine because no one would emigrate to it. That's point one. Point two is these city-states on Mars will have to be extremely innovative in order to survive and progress. Państwa miasta na Marsie będą musiały być niezwykle innowacyjne, aby przetrwać i rozwijać się. A to znów wymaga wolności. Jeśli więc będziemy mieć wolne społeczeństwa, będące wysoce technologicznie kreatywnymi, zwiększa to niejako wagę wolnych społeczeństw na całym świecie. Pomimo różnych nieporozumień między Amerykanami a Brytyjczykami, począwszy od czasów rewolucji amerykańskiej, Wielka Brytania przetrwała II wojnę światową, ponieważ zasiedliła wcześniej Amerykę, dzięki czemu na świecie istniały inne wolne społeczeństwa, które mogły przyjść z pomocą. Americans and the British, starting at the time of the American Revolution. Nevertheless, Britain survived World War II because they had settled America. And there were other free societies in the world that could come to their aid. Okay? And there's another aspect to this is, I mean, look, why is SpaceX an American company? Mm-hmm. It's because it was only in America that a SpaceX could be created. There's engineering talent in Russia. There's people in Russia with large fortunes who believe in human expansion into space. Jest jeszcze jeden aspekt tego, to znaczy dlaczego SpaceX jest firmą amerykańską. To dlatego, że tylko w Ameryce można było stworzyć SpaceX. W Rosji są utalentowani inżynierowie. W Rosji są ludzie z dużymi fortunami, którzy wierzą w ludzką ekspansję w kosmos.
ale nikt nie założyłby SpaceX w Rosji, ponieważ gdyby się to udało, zostałoby ono skradzione przez jakiegoś kremlowskiego gangstera, ale nie w Ameryce. SpaceX jest więc produktem wolności. Wolność da nam kosmos, umożliwi jego zasiedlenie, a osadnicy kosmosu stworzą kolejne technologie. Technologia sama w sobie jest formą wolności, uwalnia między innymi od trudu, niedostatku itd. Więc wolność da nam kosmos, a kosmos da nam wolność. Want or so forth. So freedom will give us space. Space will give us freedom. To, co powiedziałeś, prowadzi mnie do pytania, jaka jest różnica między starym, poprzednim wyścigiem kosmicznym z czasów zimnej wojny, a tym, z czym mamy do czynienia teraz w erze New Space? Jaka jest główna różnica? Okay. Well, the major obvious difference is that the old space race was a contest between two superpower governments. Główną oczywistą różnicą jest to, że stary wyścig kosmiczny był rywalizacją między dwoma rządami supermocarstw. Zasadniczo była to gra dla dwóch graczy i były to rządy. Rząd Stanów Zjednoczonych był w stanie wykorzystać potencjał twórczy wolnego społeczeństwa, aby wygrać wyścig kosmiczny ze Związkiem Radzieckim, mimo że ten drugi miał przewagę. Kolejną kwestią jest to, że za każdym razem, gdy bardziej wymagające środowisko otwiera się na ludzką działalność, zawsze przynosi to korzyści bardziej liberalnemu społeczeństwu. Jeśli cofniemy się do starożytnych Aten czy do czasów brytyjskiej marynarki wojennej, potęga morska zawsze była zdominowana przez społeczeństwa liberalne. W XX wieku mamy do czynienia z potęgą powietrzną. Tak więc, podczas gdy naziści i Japończycy jako pierwsi poważnie wykorzystali siłę powietrzną w wojnie, pod koniec wojny Angloamerykanie znacznie przewyższyli ich możliwości w tym zakresie. I znowu, naziści opracowali rakiety, von Braun, a potem Sowieci, Korolow, który, nawiasem mówiąc, był Ukraińcem. Byli pierwszymi w kosmosie ze Sputnikiem i pierwszym człowiekiem w kosmosie Gagarinem. Were the first into space with Sputnik and the first man in space with Gagarin. By the end of the 60s, the United States. A pod koniec lat 60. Stany Zjednoczone całkowicie ich wyprzedziły. Niemniej jednak była to rywalizacja między dwoma rządami supermocarstw. Teraz wyścig kosmiczny jest wyścigiem przedsiębiorczości, co przede wszystkim oznacza, że jest otwarty dla ludzi z całego świata. Jedną z kluczowych nowych firm kosmicznych po SpaceX, jedną z najbardziej udanych, jest Rocket Lab. To firma z Nowej Zelandii, która nie ma nawet programu kosmicznego, a osiągnęła orbitę. And New Zealand doesn't even have a space program. And they've reached orbit. Okay? New Zealand has reached orbit through entrepreneurial space and they're about to launch probes to Venus and Mars. Nowa Zelandia osiągnęła orbitę dzięki przedsiębiorczości i zamierza wystrzelić sondy na Wenus i Marsa. Polska ma około 5 razy większą populację niż Nowa Zelandia. Jeśli więc Nowa Zelandia może dotrzeć na orbitę, to dlaczego Polska nie może? Jeśli Nowa Zelandia może dotrzeć na Wenus i Marsa dzięki przedsiębiorczości, to dlaczego Polska nie może? Może. You mentioned about the technology. Wspomniałeś o technologii. Chciałem zapytać o to, jak obecna rewolucja technologiczna, zwłaszcza sztuczna inteligencja, może wpływać na nowy wyścig kosmiczny. Well, in two ways. Okay, there's AI as applied to robots. Cóż, na dwa sposoby. Istnieje sztuczna inteligencja w zastosowaniu do robotów i sztuczna inteligencja w zastosowaniu do ludzi. Jeśli mówimy o eksploracji kosmosu, gdzie roboty mają do odegrania niezwykle ważną rolę, mam na myśli to, że maszyny, które do tej pory wysyłaliśmy na Marsa, tak naprawdę nie były robotami. Były to zdalnie sterowane maszyny. Niektóre z nich mają pewne zdolności unikania zagrożeń, ale nie są tak naprawdę autonomicznymi jednostkami. Nie są robotami w sensie robotów znanych z science fiction. Nie mają własnych mózgów. Są to zautomatyzowane sondy kosmiczne, które w niektórych przypadkach mogą być aktywnie, zdalnie sterowane. Ale dzięki sztucznej inteligencji można by przekształcić je w prawdziwe roboty, w którym to przypadku ich możliwości zostałyby ogromnie rozszerzone. Z pewnością sztuczna inteligencja ma kluczowe znaczenie dla tworzenia znacznie bardziej efektywnych, zautomatyzowanych instrumentów eksploracji. AI is central. Okay. However,
If we're talking settlement, now you're sending humans. Jeśli jednak mówimy teraz o osadnictwie, to wysyłamy ludzi na Marsa. Tym właśnie jest osadnictwo. Myślę, że sztuczna inteligencja może być tam również krytyczna z tego powodu, że każda osada na Marsie przez bardzo długi czas będzie miała bardzo ograniczoną populację w porównaniu z narodami Ziemi. To znaczy bardzo, bardzo ograniczoną w porównaniu do 8 miliardów ludzi na Ziemi. Bardzo ograniczona w porównaniu do 40 milionów ludzi. Bardzo ograniczoną w porównaniu do populacji Warszawy. Myślę więc, że w tym stuleciu na Marsie będą istniały państwa miasta z populacją wynoszącą być może 50 tysięcy, co znacznie wykracza poza obecny horyzont planowania NASA, ale wciąż jest znacznie mniejsze niż miasta czy narody Ziemi. A żadne miasto ani naród na Ziemi liczące 50 tysięcy ludzi nie mogłoby być autarkiczne przy użyciu zaawansowanej technologii. Więc jednym z powodów, dla których na Ziemi możemy mieć tak zaawansowaną cywilizację, jest to, że jest ona globalna. Ma ogromny podział pracy na 8 miliardów ludzi. Jeśli masz 50 tysięcy ludzi w marsjańskim mieście, nie będziesz miał takiej możliwości. Będziesz więc chciał mieć technologię, która umożliwi prawie każdemu człowiekowi zrobienie prawie wszystkiego. Innymi słowy, będziesz chciał umożliwić każdej osobie naprawę klimatyzatora, bycie chirurgiem lub pomyślną obsługę szklarni. If you have 50,000 people in a Martian city state, you're not going to have that. So you're going to want to have technology that enables almost anyone to do almost anything. In other words, you're going to want to unpack the practical wisdom of the Earth in terms of skills to enable any person to fix the air conditioner or to be a surgeon or to operate a greenhouse successfully, etc. Jeśli więc pomyślisz o wszystkich różnych umiejętnościach, które są potrzebne do przeżycia, będą one musiały być obecne w znacznie mniejszym społeczeństwie. Pomyśl więc o aplikacji, która dałaby ci taką możliwość. Muszę przyznać, że byłaby to również bardzo popularna aplikacja na Ziemi i bardzo cenna. Sztuczna inteligencja nie konkuruje z ludźmi, ale wzmacnia ich pozycję. Myślę, że rozwój takiej sztucznej inteligencji jest absolutnie niezbędny do zasiedlenia Marsa. Is absolutely essential for the settlement of Mars, for example. Mm-hmm. My last question to you: you mentioned about Poland a couple of times. Moje ostatnie pytanie do ciebie. Wspomniałeś o Polsce kilka razy. Mamy tutaj sektor rodzimych firm zajmujących się technologiami kosmicznymi, który rozwija się całkiem nieźle. Co mógłbyś doradzić nam tutaj w Polsce na temat tego, co możemy zrobić lepiej, aby stworzyć jeszcze lepsze możliwości dla trwającego wyścigu kosmicznego, dla naszych firm? Co możemy zrobić, aby wesprzeć tę gałąź naszego przemysłu? This branch of our new space industry here in Poland. Okay, well, there's a couple of things you can do. First of all, the government could decide upon a number of missions. Jest kilka rzeczy, które można zrobić. Po pierwsze, rząd może zdecydować się na szereg misji, które mogą obejmować zarówno misje planetarne, jak i misje obserwacji Ziemi. Są one czymś w rodzaju misji planetarnych, z wyjątkiem tego, że musisz udać się na niską orbitę okołoziemską, zamiast w przestrzeń międzyplanetarną. Można wykorzystać konkurencję. Przedstawić wymagania, powiedzieć, że chcemy orbitować wokół Ziemi, patrzeć w dół i identyfikować zasoby naturalne, łowiska lub po prostu mapować teren. I nie powinno to kosztować więcej niż tyle czy tyle. Be orbiting the Earth and looking down and identifying natural resources or fisheries or just doing mapping. And it shouldn't cost more than this and it must be capable of that. Okay. And then rather than having a government bureau do the detailed design, let companies design it and propose it to you. And there'll probably be teams because one member of the team is A potem, zamiast zlecać wykonanie szczegółowego projektu biuru rządowemu, pozwolić stworzyć go firmom. Prawdopodobnie będą to zespoły firm, ponieważ jeden członek zespołu dostarcza kamerę, inny żyroskop, jeszcze inny panele słoneczne, a jeszcze inny ogólny projekt integrację statku kosmicznego. Upewnij się, że powiedzą, że planowaną rakietą nośną jest Falcon 9 i koszt będzie odpowiedni. Konkurencja zachęca do innowacji. Jeśli zamiast po prostu powiedzieć, że robimy to, aby dać biznes temu departamentowi rządowemu lub tej firmie, to innowacja nie jest nagradzana. Okay. If instead of just saying we're doing this in order to give business to this government department or this company or something, then
merit is not being rewarded. Okay? See, a free market requires. Wolny rynek wymaga zarówno wolności dla ludzi, którzy zamierzają dokonywać zakupów, jak i tego, że nie są zmuszani przez podmioty polityczne do załatwiania biznesu określonym kontrahentom. Można wybierać na podstawie zasług i firmy mogą konkurować w oparciu o nie. Agencja rządowa może zdefiniować misję, ale potem powinna pozwolić ludziom powiedzieć. But after that, they should let people say, this is how I would do it, and this is how we propose to do it, and here's our team. And yes, you select the team based not just on the nominal quality of the design, but also the capability of the team. Is this team capable of actually building this thing they're proposing? Tak, proponujemy to zrobić. Oto nasz zespół. Wybierasz zespół nie tylko na podstawie nominalnej jakości projektu, ale także możliwości. Czy ten zespół jest w stanie faktycznie zbudować to, co proponujesz? Jeżeli zrealizujesz w ten sposób kilka misji, możesz stworzyć prawdziwy przemysł kosmiczny. Istnieje również pewna zaleta posiadania programu porównywalnego do programu badań innowacyjnych SBIR NASA dla małych firm. Pewna część budżetu jest przeznaczona dla małych firm, u których zamawia się różne rzeczy: spadochrony, systemy obrazowania, napędy, silniki rakietowe. Firmy te konkurują ze sobą, mówią: oto nasz innowacyjny, tani silnik rakietowy, i tak dalej. Wybiera się najlepszych. W Stanach Zjednoczonych odbywa się to etapami. Agencja oferuje $150,000 na 6-miesięczny program, a ty proponujesz, co możesz zrobić za te pieniądze w tym czasie. Następnie, w oparciu o wyniki tego kontraktu i to, czy dana rzecz faktycznie działa dobrze, niektóre firmy przechodzą do drugiego etapu, w którym dostaje się $700,000 w ciągu 2 lat. Wówczas trzeba przenieść dane rozwiązanie na następny poziom. Dzięki temu tworzy się technologia i powstają sposoby komercyjnego jej rozwoju. W ten sposób można zachęcić do rozwoju setki małych firm lotniczych. Then some of them get a phase two, which is $700,000 in 2 years, okay, kind of thing, and to take it to the next level. And the idea here is they're both creating technologies and they're creating companies. And you want to look for people who, by phase two, would be able to begin commercial development of that technology. And in this way, you can encourage the development of hundreds of small aerospace companies, or maybe this one has developed a better star tracker and this one has a better, small rocket engine. Jedna może opracuje lepszy system śledzenia gwiazd, druga lepszy mały silnik rakietowy lub coś podobnego, które następnie mogą stać się podkomponentami ogólnych misji, które Polska wystrzeliwuje. Myślę, że to również byłoby zdrowe. Może niektóre satelity obserwacji Ziemi będą teraz wynoszone na orbitę. To trudniejsze, ale można to zrobić. Nowa Zelandia to zrobiła, opracowując konkurencyjną rakietę nośną. Teraz, jeśli polskie wojsko ma zamiar wystrzeliwać własne satelity, istnieje powód, aby przyjąć postawę protekcjonistyczną. Nie kupowalibyśmy amunicji dla swoich żołnierzy z Korei Północnej, nawet jeśli mogliby ją wyprodukować taniej niż my, prawda? Now, if the Polish military is going to be launching its own satellites, there's a reason there to take a protectionist attitude. That is, you wouldn't buy ammunition for your soldiers from North Korea, even if they could produce it cheaper than you can. Okay, because, even Adam Smith said the British should not buy sailcloth from the French. Okay, even though they could make it cheaper. Nawet Adam Smith powiedział, że Brytyjczycy nie powinni kupować płótna żaglowego od Francuzów, nawet jeśli mogliby to zrobić taniej. Ponieważ w tamtych czasach płótno żaglowe było niezbędnym przedmiotem wojskowym, zasilało żaglowce. I jak to ujął, bezpieczeństwo jest ważniejsze niż bogactwo. Są więc pewne rzeczy, których jesteś skłonny bronić, przedmioty o krytycznym znaczeniu, które chcesz być w stanie wykonać samodzielnie. Jedną z nich może być zdolność startowa. Polskiej firmie startowej trudno będzie konkurować ze SpaceX na początku, ale nie chcesz, by rząd USA lub SpaceX decydowały o tym, co możesz wystrzelić i kiedy możesz to zrobić. It's going to be hard for a Polish launch company to compete with SpaceX to start with. But
You know, you don't want either the US government or SpaceX deciding what you can launch and when you can launch, and if they feel it would be too provocative for you to launch a satellite on this. Nie chcesz sytuacji, w której odmówią ci tego, ponieważ uznają, że jest to zbyt prowokacyjne. Tak więc myślę, że Polska powinna rozwinąć zdolność do wynoszenia na orbitę satelitów i innych rzeczy. Chciałbym móc powiedzieć, że możecie liczyć na Amerykanów. Gdybym był prezydentem, to tak. Ale spójrzmy na sytuację na Ukrainie. Biden rozdaje Ukrainie broń, a Trump chce ją całkowicie odciąć. Dlatego uważam, że Polska powinna rozwinąć zdolność do wystrzeliwania rakiet średniego zasięgu, a następnie wszystkich innych. Take a look at the Ukraine situation. Biden has been spooning out the arms to Ukraine and Trump wants to cut it off entirely. So I do think Poland should develop a capability up to and including medium lift launch and then all the different spacecraft technologies. O nowej fazie wyścigu kosmicznego, o przyszłych wojnach w kosmosie, oczywiście o Marsie. Rozmawialiśmy dzisiaj z doktorem Robertem Zubrinem, amerykańskim inżynierem, wynalazcą, naukowcem i założycielem Stowarzyszenia Marsjańskiego. Bardzo dziękuję za poświęcony nam czas. Dziękuję.